Dzień 330. Dziś sporo działo się między Soledarem a Siwierskiem. Po tym, jak Rosjanie ustanowili kontrolę nad Soledarem, okoliczności w dużym stopniu się zmieniły i Ukraińcy musieli dostosować swoje linie obrony, aby być w lepszej pozycji do ochrony grupy Siwiersk. Utrzymanie Rosjan jak najdalej od siwierska jest niezwykle ważne. Siwiersk bowiem służy głównie do zaopatrywania i wsparcia grupy ofensywnej w lesie, która szturmuje Kreminy. Jak mówiłem ostatnio, las jest miejscem, gdzie Ukraińcy mają najbliżej do Kreminy. Więc jeśli bezpieczeństwo dróg przejść, które prowadzą do lasu przez Siewiersk, zostanie podważone, to Ukraińcy będą mieli spore problemy. W tej chwili Rosjanie na południu są jeszcze w bezpiecznej odległości od tych kluczowych dróg, i aby to utrzymać, Ukraińcy zaczęli poprawiać swoją pozycję taktyczną w stosunku do możliwych osi rosyjskiego natarcia. Pierwszą możliwą osią natarcia jest oś z Berestowa w kierunku Spirne. Rosjanie już używali Berestowa do atakowania Spirne od południa. A powód, dla którego ta oś jest dla Rosjan tak korzystna, leży w topografii. Jeśli spojrzymy na mapę topograficzną, to zobaczymy, że Ukraińcy wspirne mają bardzo dużo pozycji na wzgórzach. Dlatego też niezwykle trudno jest zaatakować ją frontalnie z Mikołajewki, która znajduje się na nizinach. Rosjanie mogą i szturmują ją z rafinerii ropy naftowej, która znajduje się niemal na tym samym wzniesieniu, ale wspierający atak z Berestowe jeszcze bardziej zwiększyłby ich szanse na sukces. Ukraińcy przeciwdziałają temu robiąc dwie rzeczy. Po pierwsze, stworzyli wiele pozycji obronnych wokół osady. Dzięki temu, nawet jeśli wróg zdecyduje się zaatakować z wielu kierunków jednocześnie, to i tak będą one na tyle daleko względem siebie, że oddziały te będą mogły skupić się tylko na wrogu, który jest przed nimi, i pozwolą innym jednostkom zająć się wrogiem z tyłu. Po drugie, dziś Ukraińcy zaatakowali rosyjskie pozycje pod berestowym, aby jeszcze bardziej poprawić swoją pozycję taktyczną. Atak zakończył się sukcesem, a Ukraińcy podobno ustanowili kontrolę nad potężną fortyfikacją na południowy wschód od Spirny. Teraz Ukraińcy mają jeszcze większą kontrolę nad lokalnymi wzniesieniami, co pozwala na łatwiejsze odpieranie rosyjskich ataków. Co więcej, znacznie utrudniło to również Rosjanom wykorzystanie drugiej osi natarcia z Berestowa w kierunku Wesele. Rosjanie już w przeszłości próbowali atakować Wesele z Berestowa, ale wówczas nie mieli wystarczającej kontroli nad terenem, by osiągnąć jakikolwiek sukces. Było to głównie dlatego, że przejście przez następ kolejowy okazało się niezwykle kosztowne. Teraz Rosjanie posiadają możliwość ataku. Atakując wesele z jakowliwki, mogliby być skłonni zaryzykować i otworzyć wspierający atak z Berestowa, jednak w miarę jak Ukraińcy zdobywali kontrolę nad tym trójkątem, Ukraińcy w Iwano Dariwce i wyzimce zyskiwali znacznie większą swobodę ruchu i mogli utrzymać swoje pozycje bliżej wału, co w zasadzie eliminowało możliwość ataku z flanki. Rosjanie rozwijają operację ofensywną wzdłuż linii frontu na północ od Soledaru. Tutaj atakują Wesele i Rozdolivkę, a ich celem jest posunięcie się aż do Sywierska. Jednak choć same osady znajdują się na nizinach, Ukraińcy kontrolują wzniesienia tuż za nimi, więc każdy rosyjski ruch jest widziany i spotyka się z ostrzałem. Aby wzmocnić swoją pozycję taktyczną, ukraińskie dowództwo wysłało na te linii obronne 3000 dodatkowych żołnierzy. Oprócz kopania okopów i fortyfikowania pozycji, jedną z najważniejszych rzeczy, jakie robią, jest zakładanie dodatkowych stanowisk obserwacyjnych, gdyż mogą precyzyjnie i szybko korygować ogień artyleryjski na nacierające siły rosyjskie. Podsumowując, Ukraińcy znacznie zmniejszyli ryzyko udanego ataku flankowego z Berestowa. Teraz Rosjanie w Berestowie mogą prowadzić jedynie walki pozycyjne, które poza utrzymaniem w miejscu wojsk nie wnoszą nic do operacji ofensywnej. Ukraińcy wzmocnili i nadal fortyfikują także kolejną linię obrony, która biegnie wzdłuż lokalnych wzgórz. Biorąc pod uwagę lokalną geografię, większość walk powinna toczyć się w otwartym terenie. Zmusza to obie strony do działania wzdłuż wąwozów, obszarów pasów drzew, dróg i autostrad, co stwarza warunki do walk czołowych i pojedynków artyleryjskich.